Witam Was w mojej małej kuchni. Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj robię szybkie ciastka, takie budyniowe. One są bardzo proste i tu mu tak 250 g mąki, 3 budynie waniliowe, one są po 37 g bez cukru. W przepisie jest 100 g budyniu, ale ja tutaj dum te 3 packi. Możecie wziąć albo waniliowy, albo czekoladowy, to w zależności jakie chcecie mieć. Kolory jomono waniliowy. Bez cukru to je. Potem 100 g cukru pudru, jedna łyżeczka cukru wanilinowego i 250 g masła. Te masło jest takie pół na pół miękkie. Nie za miękkie, nie za twarde. I wszystkie składniki do jednej miski pudru wymieszą na ciasto i zaś odłożymy na godzinę do lodówki. Ewentualnie możemy potrzebować jeszcze tak gdzieś 3 łyżki mineralnej wody zimnej. W zależności jak te ciasto będzie, ale to potem powiem na końcu. Tak moje ciasto wygląda, ja tu wody nie dawała i teraz to pójdzie do lodówki na godzinę. Trochę się spłaszcza, żeby się szybciej wychłodziło. Jak się ciasto wychłodzi, weźmiemy się małą łyżeczkę i będziemy się porcjonować. Zrobimy się małe kulki z tego, położymy na blacha i przyciśniemy fidelce. Nie za mocno. Widelce przycisnąć, tak żeby było widać widelec. I tak zrobimy z wszystkimi. I to będzie pieczone teraz 10-13 minut w 190 stopni góra-dół. Bez termowi. Moje ciastka są gotowe. Tu się trochę posypa cukrem, pudrem, więcej dach. Tu cukru, tu dach, mani. I zostawia bez cukru, pudru. Znaczy tu no tak dach do ozdoby. Ale lepiej mi smakują bez cukru, pudru. No. Przechowywać szczelnie zamknięte, to będą fajne, chrupiące. Dobra, myślę, że Wam się podobało i do następnego razu. Cześć!